Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja z pierwszego czytania zostawiłam sobie głównie pierwsze zdanie. Za późno, za mało ambitnie i trochę po najmniejszej linii oporu, ale dobrze, że mogliśmy pracować nad tą ustawą wdrożeniową w komisji. Warto cały czas przypominać, że założenia dyrektywy przewidują wspieranie uczestnictwa kobiet na rynku pracy oraz równy podział obowiązków opiekuńczych między mężczyzn i kobiety. I ten duch dyrektywy mówi o partnerstwie. I to, czego mi brakuje z mojego punktu widzenia, mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica zmarnowały te 7 ostatnich lat, bo ja sobie nie przypominam naprawdę żadnej dobrej kampanii, która miałaby zachęcać mężczyzn do tego, żeby to partnerstwo stało się taką rzeczywistością. Zgodnie z preambułą unijnych przepisów, celem dyrektywy jest zwiększenie równowagi pomiędzy życiem i zawodowym poprzez zaangażowanie kobiet w życie zawodowe, a mężczyzn w życie prywatne. I w tym zakresie w projekcie implementującym tę dyrektywę w mojej ocenie nie widać dostatecznie rewolucyjnych i ambitnych rozwiązań, bo jeśli straciliśmy 7 lat, to oczekiwałam, że takie rewolucyjne rozwiązania się tutaj pojawią. I upieram się, że ten pomysł na politykę społeczną Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy to jednak jest pozbawienie Polek prawa do wyboru własnej ścieżki rodzicielstwa i kariery zawodowej oraz usilne wpychanie ich w patriarchalny model rodziny, a może nawet bardziej zostawienie ich w tym modelu. To wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn ma zwiększyć zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi i to jest zdecydowanie coś, co Polacy popierają, nie ma tutaj żadnych kontrowersji. Natomiast nie jest to możliwe bez takiego prawdziwego partnerstwa w związku. Mamy sondaże, ponad 58%, czyli większość Polaków uważa ten partnerski model rodziny za optymalny. Teraz tak, przyszłam z całą listą poprawek, wracamy z tymi poprawkami, przynajmniej częścią z tych poprawek, które wczoraj upadły na komisji. Wśród tych poprawek jest propozycja możliwości wykorzystania przez matkę 9 tygodni urlopu nieprzenaszalnego, czyli tego nieprzechodniego, niewykorzystanego przez ojca. Jesteśmy przekonane, że samotne matki, które ponoszą większy trud wychowywania dziecka, powinny mieć możliwość wykorzystania tego urlopu. Rozumiemy, znamy te argumenty strony rządowej, ale jesteśmy przekonane, że można było wypracować jakieś mechanizmy kompensujące. W toku prac komisji nie przyjęto niestety propozycji 100% wynagrodzenia na urlopie opiekuńczym, więc wychodzimy z kompromisem i proponujemy w tych poprawkach dzisiaj 80%. Zacznijmy traktować pracę opiekuńczą jako pracę, to jest głównie praca kobiet. Wiemy przecież, że z tych urlopów będą korzystać głównie kobiety, to one pełnią te nieodpłatne funkcje opiekuńcze, tym bardziej wtedy, kiedy one są po prostu nieodpłatne, tymczasem jest to praca jak każda inna. Kolejna propozycja Lewicy to jest poszerzenie katalogu osób, co do których można skorzystać z urlopu opiekuńczego. Jest to zgodne z propozycją zawartą w preambule dyrektywy, a wczoraj na komisji widzieliśmy, że służba celno-skarbowa postanowiła z tej możliwości skorzystać i taką poprawkę zaproponowała. Składamy poprawkę o poszerzeniu katalogu informacji przekazywanych przez pracodawcę o informacje o istniejących i nowo powstałych związkach zawodowych. Pracownicy mają prawo się zrzeszać, ale muszą także posiadać wiedzę w tym zakresie. Chcieliśmy dołączyć poprawkę, ale ona wczoraj upadła na komisji, o prawie do odłączenia, ale tutaj strona rządowa tłumaczyła nam, że czekamy na zapisy z Brukseli. To jest ciekawe, że polski rząd dzisiaj podpiera się tymi zapisami z Brukseli, zapisami z Unii Europejskiej, tym samym tłumacząc nam, że w kwestii luki płacowej też czekamy na zapisy i, jak rozumiem, dyrektywy unijne. To po raz pierwszy chyba ze strony rządowej takie informacje słyszę. Wracając do urlopów ojcowskich. Te statystyki, 28% mężczyzn korzysta z urlopów ojcowskich, to nie dziwi, bo tutaj mówimy o 100%. Natomiast jeśli zestawimy to z tym 1% mężczyzn, ojców korzystających z urlopów rodzicielskich i dodamy do tego te statystyki skandynawskie, że 77% polskich ojców w Skandynawii decyduje się na urlopy rodzicielskie, no to okazuje się, będę się upierać, że pieniądze mają znaczenie i gdzieś tam w sferze publicznej cały czas krąży ta informacja o tym, że mężczyźni są tutaj w jakiś sposób dyskryminowani. Niezależnie od tego, że strona urzędowa upiera się, że nie, to ja będę się upierała, że nie są zachęcani do tego. Musimy nadrobić te ostatnie zmarnowane 7 lat i sprawić, żeby polscy mężczyźni angażowali się w wychowanie dziecka, bo skorzystają na tym przede wszystkim polskie dzieci. No, kto jak nie rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien to najlepiej rozumieć i wspierać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani poseł.